Witam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa na wspaniałościach z nieba. Dzisiaj porozmawiamy sobie nieco o historii Kościoła i o takich dwóch prądach, które od samego początku w Kościele chrześcijańskim występowały. A mianowicie był taki prąd, który historycy Kościoła nazywają rygorystami. To ludzie, którzy starali się żyć wiernie, trzymając się rygorów Słowa Bożego. I drugi prąd, zwykle znacznie liczniejszy, to liberałowie. A więc takie dwa prądy w Kościele chrześcijańskim: rygoryści i liberałowie. Rygoryści, tak jak wspomniałem, starali się żyć życiem maksymalnie posłusznym zasadom Pisma Świętego. Odrzucali wszystko to, co wydawało im się sprzeczne ze Słowem Bożym. Nieraz przyjmowało to wręcz formę takiego ascetycznego bardzo życia. Natomiast liberałowie zawsze kierowali się takim myśleniem, że przecież nie da się tylu ludzi, którzy stają się chrześcijanami, którzy identyfikują się z chrześcijaństwem, nie da się wymusić na tych ludziach takiego rygorystycznego przestrzegania zasad Pisma Świętego. Liberałowie zawsze stali na stanowisku, że żeby zachować jedność Kościoła i żeby zachować potęgę Kościoła chrześcijańskiego, należy ustępować w sprawach, które uznawali za mniej istotne, aby nie zrazić nikogo do chrześcijaństwa. I jak pokazuje historia Kościoła, rygorystów zawsze było mniej, to zawsze była jakaś mniejszość w Kościele chrześcijańskim, liberałów zawsze było więcej. I bywały takie okresy, w którym liberałowie całkowicie dominowali w Kościele chrześcijańskim, we wszystkich jego odłamach. I to był taki czas, zwykle to był czas upadku chrześcijaństwa, czas totalnej degrengolady w ramach chrześcijaństwa. Zasady Pisma Świętego przestawały mieć znaczenie. Przywódcy kościołów nie żyli świętym życiem i też do takiego świętego życia nikogo nie zachęcali. I zwykle kończyło się to właśnie takim upadkiem moralnym, etycznym Kościoła. I wszelkie przebudzenia, które miały miejsce w historii Kościoła chrześcijańskiego, wiary chrześcijańskiej, wszelkie przebudzenia miały w sobie właśnie ten pierwiastek rygoryzmu. To był zawsze coś, co skłaniało ludzi do powrotu do biblijnego chrześcijaństwa, do takiego właśnie rygorystycznego trzymania się biblijnych zasad, do odrzucenia wszystkiego, co wydawało się sprzeczne z przesłaniem Biblii. Więc wszelkie przebudzenia, takie prawdziwe przebudzenia, po których faktycznie następowała pokuta, zmiana życia, oddzielenie się od grzechu, to są prawdziwe przebudzenia, które charakteryzuje owoc przemienionego życia ludzi, którzy w tym przebudzeniu biorą udział. Nie mówię tu o tak zwanych przebudzeniach, którym wydaje się ludziom, że to jest jakieś przebudzenie, ponieważ biorą udział w jakichś wielkich koncertach, wielkich ewangelizacjach. To nie są żadne przebudzenia, ponieważ zwykle po takich imprezach ludzie nie zmieniają swojego życia, swojego postępowania. Po prostu przeżywają jakieś emocjonalne uniesienia, ale na tym się to wszystko kończy. Prawdziwe przebudzenia zawsze miały w swoim tle taki pierwiastek rygoryzmu, czyli powrotu do Bożego Słowa, do Bożych zasad, do świętości życia. Co Słowo Boże mówi na ten temat? Przeczytam krótki psalm 15. Psalm Dawida. Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? Kto się znajdzie na Twojej świętej górze?
Ten, kto żyje nienagannie, postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie obmawia swym językiem, nie wyrządza zła bliźniemu, nie ubliża sąsiadowi, nie ma względu dla nikczemnych. Ceni w ludziach bojaźń Pana, dotrzymuje swej przysięgi, nawet gdy go to kosztuje. Nie pożycza po lichwiarsku i za łapówkę nie krzywdzi niewinnych. Ten, kto tak postępuje, nie zachwieje się nigdy. To krótki psalm 15 wyraźnie pokazuje, kto zamieszka na świętej górze Pana. Tylko ludzie, którzy żyją świętym życiem, nienagannym życiem, którzy postępują uczciwie, którzy mają prawidłowe motywacje swojego serca. Bo czasami nasze złe serca mają ukryte motywacje i nasze usta wypowiadają rzeczy miłe i przyjemne, ale nasze serca knują zdradę. Natomiast święty człowiek wypowiada prawdę z głębi swojego serca, ponieważ w głębi jego serca jest prawda, a nie fałsz. Tacy ludzie zamieszkają u Pana. Tylko tacy ludzie. I mało tego, ten psalm zapewnia, że tacy ludzie nigdy się nie zachwieją, ponieważ ich życie zostało przemienione przez Boga i oni żyją świętym życiem. I to są prawdziwie przebudzeni ludzie. I to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Pan Jezus ostrzegał, że wąska jest droga, która wiedzie do zbawienia, i niewielu jest takich, którzy ją odnajdują, którzy chcą nią podążać, a szeroka jest droga wiodąca na zatracenie, i wielu jest takich, którzy nią idą. Więc to, co historycy Kościoła nazywają tym rygoryzmem, to jest tak naprawdę prawdziwe chrześcijaństwo, w odróżnieniu od tych liberałów, którzy tak naprawdę akceptują grzech w swoim życiu i w życiu innych ludzi. Bo liberalizm to jest najczęściej nic innego jak akceptowanie grzechu, grzesznego sposobu życia, grzesznego postępowania. Ale tacy ludzie dowodzą tego, że oni nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Więc lepiej być rygorystą, lepiej być w tej mniejszości, która trzyma się ściśle Bożych zasad i Bożego Słowa, i iść tą wąską drogą do zbawienia, niż być częścią tłumu, który tylko na ustach ma chrześcijańskie hasła i tylko na ustach ma Jezusa jako Pana, ale tak naprawdę podąża szeroką, szeroką drogą prosto na zatracenie. Więc sprawdź siebie samego, w którym prądzie ty płyniesz. W tym chrześcijaństwie. Czy jesteś tym rygorystą, czy też jesteś liberałem? Sprawdź to po prostu i bądź pewien, dokąd zmierzasz. Amen.